Oprócz remisu w pierwszym biegu przez cały mecz prowadzili gospodarze. W ostatniej, 18. gonitwie doszło jednak do dwóch kontrowersyjnych decyzji sędziego. Najpierw za stworzenie niebezpiecznej sytuacji na torze został wykluczony zawodnik ZKS-u Marcin Szymański. W powtórce biegu osamotniony Maciej Ganczarek zdaniem Andrzeja Latuska spowodował upadek Rafała Dulińskiego i zwycięstwo gości stało się faktem. Sędzia chyba jest chory albo może ma problemy z oczami. Być może, nie wiem. Złości nie ukrywał również menadżer ZKS-u. To skandal, jest to sędzia, który tutaj przeciwko nam od zawsze występował, teraz dał popis swojej arogancji i bezczelności. Taki sędzia nie powinien nigdy meczy żadnych sędziować. Po meczu sędzia Andrzej Latusek z dużą determinacją bronił podjętych przez siebie decyzji. Co do Garczarka, podjąłem decyzję i nie zmienię. Proszę pana, miał tyle miejsca, specjalnie podniósł, w ogóle nie atakowany przez zawodnika. Go pod płot, doprowadził do jego upadku i to jest niesportowe zachowanie dla mnie, zawodnika. On mógł spokojnie jechać, dowieść swoje punkty i Zielona Góra by wygrała. Nie, zrobił co zrobił. Nie jeździ się w ten sposób. W przypadku Szymańskiego? Szymański użył nóżki. Ja mu wyraźnie pokazałem. Zostawił miejsce Nowackiemu. Nowacki mógł wejść i wszedł. Ten zawodnik i całkiem czysto wszedł pod niego. Następny mecz zielonogórzanie rozegrają na wyjeździe. Za niecałe 2 tygodnie podopieczni trenera Krzysztofa Zakrzewskiego zmierzą się z Orłem Gniezno.